normalny fame, tylko w piątek, dlatego nazwaliśmy to Friday Arena, żeby ludzie wiedzieli, że te gale będą w piątek. Lubię smak zwycięstwa. Wszystko jem. No, pani Dominika nam zaraz przyniesie więcej, prawda? Oczywiście. Mamo, kobieta mnie bije! Co w głowie, to na głowie. To cukier zostawię dla konia. Cześć, witam Was serdecznie z wrocławskiej hali stulecia, gdzie właśnie za chwilę rozpoczyna się mega sportowe widowisko, a mianowicie Fame Friday Arena. Ja Was zapraszam oczywiście na tą relację, która będzie tym razem zupełnie inną relacją niż znacie do tej pory. Będą oczywiście wywiady z zawodnikami, ale pokażemy Wam cały backstage i wszystkie inne zakamarki tego obiektu i tego, co się dzieje poza kulisami. A dlaczego? Jak widzicie, od numerka 1 do numerka 8 wchodzimy wszędzie. Jak dzik w żołędzie wjedziemy, będziemy Wam pokazywali mega gorące rzeczy zza kulis. Dobra, słuchajcie, tak jak obiecałem, pokażemy Wam to, co dzieje się za kulisami. Obecnie znajdujemy się w Media Roomie. Generalnie cały czas tu jesteśmy. Ale tak on wygląda... O, właśnie. Poza kamerą, czyli nie wtedy, kiedy ja jestem na pierwszym planie, ale wtedy, kiedy jest to, co jest z tyłu. Ale muszę Wam powiedzieć, że jestem w mega szoku, bo dzisiaj naprawdę ten Media Room jest bardzo duży, to raz, a po drugie jest tu fantastyczne jedzenie. Ja mam co prawda swój catering, ale nie ukrywam, że hamburgera spróbowałem z bardzo dobrym sosem barbecue. Chodźcie, Wam pokażę, jak to wygląda. O ile te łasuchy, co tam krążą, wszystkiego nie zeżarły. O, to są właśnie resztki tych hamburgerów, o których Wam wspominałem, ale tutaj bardzo ładna pani, jak ma Pani na imię? Pani Dominika nam zaraz przyniesie więcej, prawda? Oczywiście, już. Ja czekam, bo jestem prawie najedzony, ale to prawie robi zawsze dużą różnicę. Ale na serio, hamburgsy są całkiem spoko. Tutaj mamy skrzydełka. 4 sztuki raptem zostały. Mamy jeszcze hot dogi. I mamy sajgonki warzywne. I jak widzicie, tutaj jest mało osób wege. Oczywiście, żeby nie było, kompletnie nic nie mam do osób wege. Każdy robi to, co chce, każdy je to, co lubi. Ja lubię mięso i ryby. I przy tym zostanę. Bo mięso i ryby dają duże bicki. Tylko ciekawe, czemu ja ich nie mam. Te malutkie krążki są z łososiem, którego też próbowałem. I naprawdę jest syka lafą. A tutaj dla tych leniwych, którzy nie chcą iść na halę, jest monitor i możemy oglądać właśnie walki. I w tej chwili będą się biły babeczki. Przechadzając się tutaj po hali, trafiłem na jakieś dziwne stoisko Betclicka. Jest napisane oficjalny sponsor, ale to jakiś taki, nie wiem, chyba drugi przyszywany oficjalny sponsor, bo z tego co wiem, to SFD jest sponsorem oficjalnym. Coś mówiłeś? Kto jest oficjalnym sponsorem? SFD. Sprawdzimy to? No dobra. Mamo, kobieta mnie bije! Betclick, oficjalny sponsor Fame Arena. SFD, oficjalny sponsor Fame Arena, Friday, hala stulecia i wszystko, co chcecie od zawsze na zawsze i jeden dzień dłużej do końca świata. I jak to jeszcze było? Dobra, już tej pani nie dajemy dojść do głosu. Idziemy. Słuchajcie, z wielkimi emocjami oglądaliśmy przed chwilą walkę Nanami Chan z Lizzie. I Lizzie wygrała jednogłośną decyzją wszystkich sędziów. I właśnie w tej chwili w oktagonie jest euforia. I wcale się nie dziwię, bo po ostatniej przegranej należało jej się, żeby wygrać. Zwłaszcza, że naprawdę myślę, jest to przyszłościowa zawodniczka, która jeszcze namiesza tutaj na fejmie. Jesteśmy na gorąco z Lizzie, która właśnie wyszła z oktagonu po zwycięskim boju. Yes. Jak się czujesz? Dobrze. Lubię smak zwycięstwa. Po ostatniej przegranej z Dominiką Rybak był lekki niedosyt, a powiedziałem przed chwilą, właśnie jak ogłaszali wynik, że zasłużona wygrana i że jestem więcej niż pewien, że możesz namieszać tutaj, jeżeli chodzi o Federację Fame, zwłaszcza tą damską stronę. Jak się z tym czujesz i w ogóle jakie masz plany na następne walki? Póki co ja mam plany na odpoczynek, na wakacje zasłużone, a później już zobaczymy. Póki co nie mam nikogo na oku i nie zamierzam kolejne 3 miesiące przygotowywać się. No jest pół roku, ja nie będę chyba walczyć, bo chcę odpocząć, bo to jest too much, 2 walki pod rząd. No zdecydowanie jest to eksploatowanie swojego ciała.
No ale ty tak naprawdę jesteś młoda, rzeźka, można powiedzieć. Trzeba siebie lubić i trzeba siebie też czasami mieć do siebie litość. I właśnie powiem wam, że to są naprawdę piękne słowa, o których często my jako ludzie zapominamy, że trzeba mieć ten balans pomiędzy ciężką robotą i relaksem. Dobra, to powiedz, gdzie na wakacje? Z chłopakiem lecimy do Hiszpanii, a później do Włochów. No to pięknie, to ja wam życzę udanego wyjazdu, smacznych tapasów i innych przysmaków i w ogóle, żeby było wszystko fantastycznie. I wina. Ale czyja to wina? Na nami. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, słuchajcie, żeby tradycji stało się zadość, idziemy, bo za mną stoi największy z najmniejszych, ten, co zawsze mówi głupoty, ten, co przeklina na ekranie i zawsze go trzeba pikać. Zawsze się spotykamy i zawsze musimy coś powiedzieć fajnego. To ja cię dzisiaj ubiegnę i powiem tak. Prawdziwa kreatyna z SFD robi robotę. No i jaką masz odpowiedź? Zdecydowanie. Myślę, że to jest dużo innych środków poza kreatyną. Myślę, że to może być jeszcze jakaś dekstroza i BCA. Nie używam BCA, ponieważ Aleś używam EAA, które SFD robi najlepsze. Mamy najlepsze smaki, nie mamy żadnych dziwnych innych dodatków, a oprócz tego w ogóle odżywki SFD są najlepsze, więc nie masz dzisiaj argumentów. Poza tym jestem wyższy, jestem większy, jestem ale przystojniejszy, ale zobacz, jaki ty masz nieład na głowie, a ja zobacz, piękna, przystrzyżona, czarna, pofarbowana na lisa broda. Co w głowie, to na głowie. Ja mam nieład. Bo mnie w głowie, ty nie masz nic. Proszę cię, a to jest po prostu schludna elegancja. Wyglądasz rewelacyjnie. Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Naprawdę, bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Dobra, słuchajcie, wiecie, że to są żarty, my zawsze się wygłupiamy, lubimy się, ja znamy. Ja myślę, że kreatyna jest rewelacyjna i w SFD, i u nas w Sixpacku. No i żółwik. Myślę, że z jednego magazynu w Chinach. Słuchajcie, wiem, że ludziom przy jedzeniu się nie przerywa, ale specjalnie czekałem za jego plecami, aż zje, połknie, przełknie i w ogóle. Wojtku, ja tylko dwa słowa. Siema. Siema. Nie chcę gadać o gali, o niczym. Ja chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mega zajebisty catering. Naprawdę. No właśnie mówię. Pierwszy raz jestem na fejmie, że jest tak petardowe jedzenie. Hamburgery po prostu urywają zad. Ale muszę przyznać, bo zobacz to. Wszystko jem. No. Niestety jest tak dobry, że jeszcze czekam tylko na ketchup. Do hot doga, to walka. Naszej wędrówki poza kulisami część dalsza. Słuchajcie, właśnie wchodzimy na salę treningową. Prawdopodobnie, czerwonego narożnika. Jest czerwony narożnik, jest księżniczka, to jest czerwony narożnik. Chodźcie. Jest, siema. Siema, hej. Hej. Tu właśnie, słuchajcie, przygotowują się zawodnicy z czerwonego narożnika. Właśnie. Józef Bratan się rozgrzewa, a właściwie ma jeszcze czasu trochę do walki, ale nie będziemy mu zawracać w tej chwili dupy, bo wiem, jak to jest, kiedy jest się skupionym przed walką, kiedy jest adrenalina i w ogóle. Przepraszam bardzo, czy ja mógłbym zaczepić pana? Jasne. Witam serdecznie. Michał Karmowski z tej strony. Znam, dobrze, witam panie Michale. To ja mam takie pytanko, dlaczego pan Kacper Boński nie odpisuje mi na SMS-y, nie odbiera telefonów? Ja tak bardzo chciałem się umówić na spotkanie. Może mam niezapisany numer, może dlatego. No dobra, ale zapisz jeszcze raz? Nie ma sprawy, proszę mi podać, żeby był. Dobra, to się wypika, nie? Żebyście wy do mnie nie dzwonili. Proszę mi zapodać. Puszczam strzałkę. Ale ja mam wpisanego. Zobacz, proszę bardzo. Mam wpisane? Mam. Jest za ten. Ja mam wpisane, widzisz? Mamy już teraz zapisane, więc teraz będę pod kontaktem. Dobra, to słuchaj, mam nadzieję, że pogadamy wtedy więcej, bo chciałbym cię zaprosić do udziału w moim nowym programie, gdzie rozmawiam z fajnymi ludźmi o ich życiu. Nie chcesz zaprosić. Tak, a wiesz dlaczego? Bo ja myślę, że wiele rzeczy, które pojawiają się w internecie, jest wykreowane przez media, przez dziennikarzy, którzy zadają w taki sposób, a nie inne pytania, a ja bym chciał poznać Kacpra Bońskiego od prywatnej strony, takiego normalnego i bardzo chętnie. Dla mnie pan Michał Karmowski jest legendą. Michał dla mnie. Nie wypiliśmy brudzia, ale... Jeszcze zdążymy w takim jeszcze razie. Zdążymy. Dobra. Dla mnie Michał jest legendą i to jest po prostu od zawsze się widziało tą twarz w internecie, więc bardzo chętnie się spotkamy. To bardzo ci dziękuję, a wy czekajcie, bo Kacper zobowiązał się, że nagramy wspólnie materiał. A jak nie, to mnie proszę gonić. Dobra. Dzięki. Ja myślę, że się bardziej denerwujesz niż na swojej walce. No tak, bo ze swojej to miała doma, nie czujesz tego tak, nie? Ale podbródek, patrz, powinien celować na podbródek.
Ale generalnie dobrze to wygląda. Dwa razy go obalił, weszły dwa takie prawe. Mocno, dobrze, dobrze. To myślę, że trener Szyszka może być zadowolony. Tak, tak, myślę, że tak. Słuchajcie, a tutaj w swoim stylu samotny wilk, Michał Pasternak. Siema, siema. Tylko piona, nie będę ci zawracał dupy, pogadamy później, nie? Skupiony przed walką, no bo jego rywalem jest Paweł Tyburski, więc wiadomo, że będzie grubo. I albo grubo, albo wcale. Tylko jeden z nich wyjdzie o swoich siłach z oktagonu. Jestem tego więcej niż pewien. Nie będzie tu żadnego remisu, bo obydwaj są zdeterminowani, żeby wygrać tę walkę. Zresztą myślę, tak jak każdy, kto wchodzi do oktagonu. Słuchajcie, a teraz jesteśmy za kulisami, dalej za kulisami, ale wejścia do areny, do hali stulecia, czyli wejścia dla zawodników. Można powiedzieć takie ukryte, tajne przejście, gdzie właśnie Meduza wchodzi, a ostatnich porad udziela mu trener Szyszka. I myślę, że to będzie naprawdę mega ciężki pojedynek. Meduza zobowiązał się, że nie ma tutaj żadnych kopnięć ani żadnych uderzeń, czyli tylko i wyłącznie brazylijskie jiu-jitsu, a jego rywal może kopać, może uderzać, może robić wszystko. Także będzie się działo, będzie grubo. Ale zobaczcie, jak to wy... O, jest i Misiek! Ale Misiek jest zajęty, on jest teraz taki sfokusowany, bo on tu ma dzisiaj, słuchajcie, dwie role. Jest i komentatorem, i jest doradcą, doradców. Tak to można chyba nazwać, nie? Czyli cały Misiek. Panie Michale, ja słyszałem, ja Michał, że... jestem, dobra? Ja dobra. Też, Michał. Ja Michał, też Michał. Michał. Ty też jesteś Michał? Nie. Siema Michał, siema Michał. Z tego tytułu, że jesteś moim imiennikiem, a ja jestem zespół Wake and Bake, jak widać, mam coś dla ciebie. To jest właśnie teraźniejsze wydawnictwo Kubańczyka. O, no to skończę. To dziękuję. Dzień dobry, panie Anatolii. Siema. Żubik. Michał jestem. Co nam dobrego polecasz? I dlaczego to będzie Cola Zero? Polecam Jagerka. Coli Zero w ogóle nie posiadamy w naszej ofercie. Będę z wami szczery. Od kiedy wypiłem Turbo Rose, nie smakują mi już inne energetyki. A zwłaszcza te z cukrem. To cukier zostawię dla konia. Masz. Słuchajcie, to jest VIP room na gali Fame Friday Arena. Takiego VIP roomu jeszcze w całej historii nie było. A jeździłem naprawdę na kilka fejmów i po prostu jestem w szoku. I od razu wytłumaczę, dlaczego jest tu pusto. Po prostu wszyscy czekają na walkę. Ale są bemary, więc zobaczymy, czy jest tak samo na bogato, jak było w naszym VIP roomie, można powiedzieć media roomie. Czy tu jest grubiej? Chodź, Szymek, zobaczymy. Są ogóreczki małosolne. O, są hambuksy, słuchajcie. I to jest powód, dla którego zawsze trzeba do VIP roomu przychodzić, kiedy wszyscy czekają na walkę. Bo wtedy jest najwięcej do jedzenia. A naprawdę, mówię wam, że te hambuksy są mega sztosowe. Chyba wezmę cały bemar ze sobą. Na wyjściu z szatni. Proszę, Szymuś. My dzisiaj, słuchajcie, dobijamy kalorie. Bo dużo chodzimy i spalimy. My, tak jak mówiłem wcześniej, nie będziemy robili dzisiaj dla was za dużo wywiadów. A dlaczego? Bo jest tutaj cała masa innych dziennikarzy, reporterów, którzy robią wywiady. Właśnie przed chwilą skończył Marcin Wrzosek wywiad z Tomkiem Zadymą. Tam siedzi Daro Lew. Tam kolejni zawodnicy za mną. I tam za mną również. Także wy to wcześniej pewnie zobaczycie na YouTubie, a naszą relację zobaczycie w innej odsłonie. Powiem szczerze, my z Szymkiem dzisiaj nabijamy kalorie. I kroki. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, jak tutaj praca w re. Siema, siema. No, cześć. Hej. Widzę, montujesz na bieżąco. Staram się. Co składasz? Teraz jest to materiał, z wywiad z Jaxu po walce z Meduzą. Ale widziałem jakiś taki chwytliwy, clickbaitowy tytuł. Mi się wydaje, że YouTube generalnie polega na takich clickbaitowych tytułach, prawda? No i właśnie, widzicie, mówi to specjalista od YouTube'a, że żeby się klikało, musi być clickbaitowy tytuł. Tak, powiem więcej, że generalnie tak to właśnie wygląda, jeżeli miniatura jest dobrze zrobiona, jest powiedzmy zawarte tam coś takiego chwytliwego,
i dodamy do tego oczywiście jeszcze tytuł ten główny, to często bywa tak, że sam materiał może niekoniecznie jest taki interesujący, ale już sam fakt tego, że ktoś to kliknie, wystarczy, prawda, żeby nabić te wyświetlenia. Także niekoniecznie sama miniatura i tytuł musi być prawdą, ale no niestety tak działa YouTube, prawda? Także... Zauważyłem to. A powiedz mi, bo masz taki jakiś mega profesjonalny sprzęt, co to jest? Nie nazywam tego profesjonalnym sprzętem, ale to jest taka, powiedzmy, bardzo podstawowa, może nie wygląda, ale bardzo bym powiedział podstawowa taka konsola właśnie do montażu. To od razu też zaznaczę, że to nie spowoduje, że jeżeli ktoś montuje, to nie spowoduje, że nagle będziemy jakby lepszymi montażystami, tak to nie działa. Ale jest to, powiedzmy, taki bajer, który powoduje, że praca jest troszkę przyjemniejsza, łatwiejsza i to jest takie po prostu udogodnienie, prawda? No i co, wariacie? No i pizza sam. Zdarza się. No zdarza się. Ale fajna walka, to co chciałem dać, to dałem. Dałem ludziom to, czego oczekiwali. Nie zawsze się wygrywa. Ja walczyłem sam ze sobą, też miałem nieprzespane dwie noce przed samą walką. Wróciła mi kurwa akurat moja zmora. Astma. Nie, tlen jest okej, nie. Oddech wyregulowałem, dziękuję Basi, że tutaj mi pomogła w tym, bo cały czas pracuję nad oddechem, ale nie spałem dwie noce przed galą, wróciła mi trochę taka bezsenność, nie wiem, co to miało. A może po prostu taką dużą presję narzuciłeś na siebie możliwe, w tych przygotowaniach? Możliwe, że po prostu inaczej. Wychodzę z założenia, że chciałem taką presję sobie narzucić. Chciałem dać się ludziom w show, chciałem, żeby tą walkę oglądali z jeszcze większym zaangażowaniem, z większym zainteresowaniem, bo wiedziałem, że Michał będzie statyczny. Też nie jestem taki, żeby na siłę robić dymy i tak dalej, ale będąc tu, wiedząc, że mam swój czas antenowy, wiedząc, że nie zawsze, nie wiem, ile będzie to trwało, to chciałem zostawić coś po sobie, chciałem trochę podkręcić tą atmosferę. Wiedziałem, że Michał będzie mocnym zawodnikiem, najmocniejsza będzie to moja walka, aczkolwiek tak... Chciałem podkręcić atmosferę trochę, nie nad wyraz, po prostu. Chciałem, żeby było większe zainteresowanie. Tak jest. Mamy jedzonko. Mamy papu. Będziemy nabijać kalorie. Aż nie wiem, które otworzyć. Schabowy. Ale zobaczcie, jakie piękne schabowe. Muszę odłożyć mikrofon. Najlepsza gala fame, na jakiej byłem. Naprawdę. Jest z nami Michał Boksdel. Siemano. Michał, jesteśmy przed ostatnią walką tego wieczoru, main eventem. Powiedz mi, jak do tej pory oceniasz w ogóle z twojej perspektywy te gale i w ogóle te wszystkie starcia? Najfajniejsza, najbardziej widowiskowa gala. Nie było tyle dymów jak do każdego fejmu, ale na przykład mega oddało to w oktagonie i liczbowo w ogóle nie różni się ta gala od normalnych fejmów. To jest normalny fejm, tylko w piątek, dlatego nazwaliśmy to Friday Arena, żeby ludzie wiedzieli, że te gale będą w piątek. Taka jest. Ale powiem ci, że to jest świetny pomysł, bo ja dzięki temu mogę iść jutro na urodziny w Gdańsku. No kurwa, stary, wiesz. Dla mnie bajka. Wyobraź sobie, że ludzie sobie po gali idą na after. Nie mówię tylko o ludziach z Wrocławia, no tak, oczywiście, ale o ludziach z całej Polski. I mogą zachlać, bo w sobotę mogą się obudzić, mieć wyjebane, bo mają jeszcze niedzielę. Więc Friday Arena. Dokładnie. To jest kurwa, kurwa. Ale słuchaj, ja chciałem tutaj wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy, bo słuchałem twój wywiad z Kaniowskim i tam powiedziałeś, że masz w planach powrót do oktagonu. Czy to będzie Ferrari? Chciałbym to powiedzieć, ale... Nie możesz. To jeszcze nie jest dogadane. Poza tym ja nie wiem, czy w ogóle chcę tą walkę tak do końca. Mogę się bić z nim. Na razie zbiłem prawie 40 kilo i muszę teraz jeszcze zlecieć dychę, żeby on był usatysfakcjonowany, więc to jest jakby ta kwestia. No odnośnie powiem ci twojej sylwetki, twojego wyglądu, to powiem szacun, bo naprawdę jeszcze jakiś czas temu, mogę to powiedzieć, byłeś ulanym pączkiem, tak. A teraz wyglądasz naprawdę dobrze. No ale to jeszcze mam trochę skóry, muszę sobie poprawić estetykę,
ale wiem co robię, mam zajebistych ludzi wokół siebie, osiągniemy to, jeszcze nawet może jakiś Sopot zaliczę, ale jeszcze chwila, nie? W sensie gen mam fajny, aktony są jakby na tyle... Masz na pewno rozłożysty szkielet i tak, to jest na plus. Tak. Jest dobry wieszak. Jest dobry wieszak, jest dobry wieszak, tylko tego garnitur trzeba dobrze skroić. Ale jeszcze cię przycisnę trochę od tego Ferrariego. Jest między wami jakaś zła krew, czy po prostu traktujesz to jako taką sportową rywalizację? Jest trochę złej krwi, ale jest to... jest trochę złej krwi, ale jest to mimo wszystko nasz topowy freak i jest tam gdzieś do niego jakiś sentyment, bo budował z nami tą federację i tak samo federacja zbudowała jego, tak on też jakby był ważną częścią naszego jakby przedsięwzięcia, więc ten. Lecę Michał teraz oglądać walkę. Z nami Adrian Meduza po niestety przegranym pojedynku. Tak, niestety. Nie bądź taki smutny, no raz jest się na wozie, raz pod wozem, raz się wygrywa, raz się przegrywa, to tylko sport, no. No tak, no, ale wiesz, jakby byłem pewny wygrany i dlatego może tak się czuję. No ale wiesz, podjąłeś też trochę ryzykowne wyzwanie, no bo wziąć walkę, gdzie nie możesz uderzać ani kopać, wiedząc, że przeciwnik może to robić, no to takie powiem ci... Chciałem zrobić coś nowego, żeby było show, żeby było trochę takie ciekawe coś. Nie wiem, czy się ludziom podobało. No mi się podobało, jakby mimo wszystko podtrzymuję, że to była moja propozycja, biorę na klatę przegraną i tyle. Nie będę tu się rozwodził nad tym, czy to było dla mnie fair, czy nie, bo ja chciałem taką walkę, nie? Znaczy powiem ci, może nie będę obiektywny w tej kwestii, natomiast wydaje mi się, że jednak będę, bo chodzi mi o to, że wiesz, wejść do oktagonu i bić się z lepszym rywalem, nawet wiedząc, że no nie masz tam może predyspozycji takich, nie jesteś tak super przygotowany, to jedno, ale wejść z pełną świadomością, że nie możesz kopać i uderzać i konsekwentnie tego nie robić, mimo tego, że obrywasz, powiem ci, że no to jest takie naprawdę... Nie no, można mi wszystko odebrać, ale nie honor, nie? Jak mówię, że nie uderzę, to nie uderzę i się trzymam tego. A powiedz, jakieś plany masz na następne walki, czy na razie po prostu jest czarna amba w głowie i odpoczynek? Nie, chcę się odbić, bo ciąży mi to na głowie. Ja wiem, że mogę tutaj naprawdę namieszać, tylko nie wiem, no po prostu muszę sobie poukładać wszystko w głowie, na macie, ciężej trenować i spróbować swoich sił następnym razem. No ale właśnie Adrian, ja mam takie pytanie, czy można ciężej trenować? Wiesz, ja miałem kontakt tutaj i z Pawłem, z Piotrkiem Tywórskim i byłem u was w klubie dwa razy, przecież nagrywałem też wywiady i wiem od chłopaków i zresztą z relacji różnych, które ty nagrywałeś, że ten trening był naprawdę ciężki. No, trener Szyszka cię nie oszczędzał, ty sam siebie nie oszczędzałeś. Miałeś ciężkie sparingi, więc nie wiem, czy można ciężej trenować. Tak, tylko jakby chodzi też o to, że może nie ciężej, ale nie robić przerw pomiędzy, nie? Jakby ja się tylko miesiąc przygotowywałem do tej walki i jakby to nie jest wymówka, bo uważam, że byłem przygotowany dzisiaj i dobrze się czułem. Czułem się na siłach, żeby go pokonać, no ale nie byłem przygotowany na ten trzymanie dystansu jego. Ciężko było mi jakoś tak wejść, bo dużo markował, a ja nie mogłem markować nawet i to było ciężkie pod względem takim, że ciężko było mi wejść na drugie tempo i też ciężkie było to, że strasznie był śliski. Jak łapałem jakąś technikę, to mi się z niej wyślizgiwał od razu. I też jedna rzecz mi się nie podobała, ale nie chcę mówić, bo żeby nie było, że szukam wymówek. Tylko po prostu... No to utnijmy temat. Nie tak, szukamy wymówek. Tak. Przegrałeś, ale uważam, że no, walka była naprawdę fajna. Tak, ja uważam, że przegrałem słusznie. I tyle w temacie. Adrian, ja ci życzę powodzenia i widzimy się całkiem niedługo. Zdróweczka. Wszystkim życzę i przepraszam każdego, kto na mnie postawił kuponik. Nie zrobiłem tego specjalnie. I jesteśmy. Marcin Dubiel po wygranej walce nad Filipkiem. W pełnej, można powiedzieć, no krasie. Trzy rundy przewalczone. Nie, jesteś ja wiem, jesteś zawiedziony, ja wiem, jesteś bardzo surowy wobec siebie. Słyszałem przed chwilą, co mówiłeś do swojej mamy, że przesadza, bo... No nie, no do dupy ta walka była, no wiesz, znowu jakby technicznie, kurwa, w ogóle w trzeciej rundzie, jakbym, kurwa, nie oddychał ten... Nie, no jestem, no nie, no jestem zawiedziony sobą, no ale to dobrze, no... Kurwa, nie umiem się dzisiaj wysławiać. No bo jesteś zmęczony, to normalne. No, wkurwiony, coś z palcem, od pierwszej rundy mnie bolał strasznie palec, tak jakbym... Myślałem, że mam złamany, okazuje się, że to chyba jakaś torebka stawowa czy coś, po prostu, wiesz... Miałem nastawienie, że muszę go lewym dystansować, a mnie po prostu z każdym uderzeniem lewy coraz bardziej bolą, nie? Więc no,
No, a powiedz, czym cię on zaskoczył, bo wiem, wytrzymałością, że... Wytrzymałością, tym, że stał, że był w stanie udźwignąć wszystko. Wydaje mi się, że tam parę razy tak poleciał, wiesz, mimo że to nie było ten, to tak poleciał, kurwa, bo to już było wygodniejsze dla niego, ale wstawał za każdym razem, więc szacunek. Ale wiesz co, ja też muszę tutaj powiedzieć, bo usłyszałem, jak wychodziliście z punktu medycznego, że ładnie podszedł do twojej rodziny, przeprosił i ciebie też przeprosił. Nie, no oczywiście, super, bardzo, to jest bardzo fajny chłopak, aczkolwiek teraz mi jeszcze z Williamem zagadałem i uświadomił mi, bo zapomniałem o tym, co zrobił na początku drugiej rundy i to jest do skonfrontowania, bo nie wiem, czemu tak zrobił. Ja poszedłem przebić piątkę, a on mi zajebał kurwa, więc to akurat było kiepskie, nie? No ale możemy tutaj powiedzieć, że były emocje, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy. Powiedzmy, ja kurwa zrobię emocje. Marcin, jakie plany następne? Odpoczynek, czy masz coś w głowie? Coś tam Jarek, jeśli będzie zainteresowany, to możemy się napierdalać drugi raz, bo wiem, że chciał, więc nie wiem, nic innego mi na razie do głowy nie przechodzi. Czyli rewanż z Paszą? Może być. Dobra, nie zawracam ci głowy. Dobra, dzięki bardzo i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Wynik. Powiedz mi. Kubańczyk czy Alberto? Alberto. Kubańczyk! Wygrał! Elo, 5-2-0. Czyli ten pas, który wcześniej zabieraliśmy dla Kubańczyka, jednak jest dla Kubańczyka. Słuchajcie, no i to by było na tyle. Jak widzieliście, ostatnia walka właśnie dobiegła końca. Wygrał ją Kubańczyk. My się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że ta niecodzienna relacja będzie dla was fajnym show, fajną rozrywką do tego, żeby może zrobić sobie podczas tego cardio, może, nie wiem, ugotować dobry obiad, tylko nie przypalcie go, bo wtedy nie nabijecie kalorii, a my kochamy nabijać kalorie, a zwłaszcza dzisiaj. Wielkie sportowe pozdro z gali Fame Friday Arena. Pamiętajcie, żeby włączyć subskrypcję naszego kanału, najlepszego kanału SFD na YouTubie. No i oczywiście powiadomienia o nowych nadchodzących materiałach, a ich będzie coraz, coraz więcej. Trzymajcie się. A może on jest w punkcie medycznym? Też się mówię, nagrywasz?